prosto z powiatu białostockiego. W Radiu Yard gościmy Jana Perkowskiego, starosta białostockiego. Dzień dobry. Dzień dobry. A także Romana Czepę, to wicestarosta powiatu białostockiego. Witam serdecznie. Witam również. Nadchodzą wybory samorządowe, a skoro tak, to czas podsumowań. Jaka była mijająca kadencja powiatu białostockiego? Obecna kadencja, myślę, że była rewelacyjna. Takiej w historii powiatu jeszcze nie było pod względem inwestycji, pod względem otwartości do mieszkańców powiatu białostockiego. Udało nam się dużo zrobić inwestycji, bo na prawie 570 milionów złotych. Część już zrealizowana, część będzie realizowana, ale środki już są zabezpieczone. Udało nam się też wyjść do mieszkańców powiatu białostockiego. Powiat z sercem do ludzi to nie tylko hasło, ale i rzeczywistość. Nasze imprezy masowe, gdzie przybywało dosyć dużo osób, ale tak zrobić takie partnerstwo, petent, urzędnik, to jest dobrze odbierane, ale tutaj pan wicestarosta jeszcze zapewne coś dołoży. No, jeżeli mówimy o tym, że powiat jest widoczny, to oczywiście zasługa ogromna, zasługa pana starosty, to tutaj trzeba jasno to powiedzieć. Powiat był niewidoczny w poprzednich kadencjach. Po prostu robił swoje, to taki jakiś, powiedzmy, że etap, jakiś szczebel, nie do końca kojarzono. Powiat jest widoczny, to bardzo widoczny oczywiście i to nawet się nami chwalą, no bo jak chcą rozmawiać z powiatem, to najlepiej największym, a to jest największy powiat przecież obszarowo i tak dalej. No, jeśli chodzi o drogi, zrobiliśmy 3 razy więcej niż normalnie, to chyba to jest imponujące, zatem tutaj nie ma wielkiego oparcia na te drogi, a zawsze było ogromne. I dzięki temu, że dróg zrobiliśmy tak wiele, odkurzyliśmy wszystkie stare dokumentacje, oczywiście trzeba było za nie płacić na nowo, odnawiać, ale one leżały jako no, pułkowniki, takie techniczne, drogowe projekty, nie bezużyteczne, bo kiedyś robiono dokumentację, uważano, no dobra, zrobiliśmy dokumentację, już tam możemy powiedzieć wyborcom, że jest fajnie, a one były rzeczywiście nierealizowane. A tym razem je realizowaliśmy w ogromnej mierze. Dzięki temu mogliśmy robić inne inwestycje, czyli szpital w Łapach, oczywiście szkoły nasze, chociażby z tym jednym wyjątkiem przekazanie w Michałowie, bo tego chcieli, ale przecież i w Szarnej Białostockiej, i w Łapach to są nasze DPS-y, przecież to są domy dziecka i tak dalej, gdzie wszędzie remontujemy, wszędzie coś robimy, to jest ważne i dofinansowujemy ponad zadania zlecone, przecież pamiętamy, że oświata to jest dofinansowane, ale niewspółmiernie do potrzeb, zatem tu te pieniądze szły, nie odczuwaliśmy tego. No tak, tutaj można powiedzieć, że te 72 dokumentacje, które na nas czekały, to poprzednie zarządy wiedziały, że przyjdzie taka koalicja Prawa i Sprawiedliwości, naszego Podlasia i Niezależnych do powiatu i to w końcu wykona. I co zrobiliśmy, bo na następną kadencję już jesteśmy też przygotowani, mamy około 46 dokumentacji na inwestycje. Z tego co wiemy, to jest jakieś 500 milionów w grze w tym roku na drogi powiatowe. Z tego się cieszymy i chcielibyśmy ten rozwój powiatu kontynuować. No właśnie, jak będzie panów zdaniem wyglądał powiat po 7 kwietnia? My mamy, dla nas najlepiej to, żeby się nic nie zmieniło i żebyśmy dalej pełnili tą funkcję i w tej składzie tej koalicji Prawo i Sprawiedliwość, nasze Podlasie i PiS, nasze Podlasie i Niezależni, z uwagi na to, że to dobrze działa obecnie, dobrze funkcjonujemy, realizujemy wiele zadań, wychodzimy do organizacji pozarządowych, wychodzimy do mieszkańców, reagujemy na potrzeby też mieszkańców i spełniamy te nasze obietnice. Mam nadzieję, że wyborcy docenią to, co zostało zrobione przez te ostatnie 5,5 roku w powiecie białostockim, bo to było bardzo dużo pracy z naszej strony Zarządu Powiatu, Rady Powiatu. No też było widać po głosach naszej opozycji, która nie była opozycją, koalicji obywatelskiej, która popierała te nasze zmiany w budżecie, która głosowała za drogami, za inwestycjami. Często przychodzili do mnie radni koalicji obywatelskiej i mówili, że jest potrzeba zrobienia drogi w jednej miejscowości czy w drugiej. Ich te wnioski były również brane pod uwagę, no bo mieszkańcy powiatu są wszędzie i nie mają szyldów partyjnych. Ja mam nadzieję, że to będzie kontynuacja. Przyszliśmy do władzy w 2018 roku też po takim doświadczeniu pracy ponad podziałami, bo w połowie kadencji w 2016 roku przejęliśmy władzę w Radzie, a nie mogliśmy odwołać zarządu. Więc była ciekawa sytuacja, bo była taka dwuwładza, ewidentna dwuwładza. No i wówczas musieliśmy się dogadywać. Porozumienie dotyczyło wielu spraw. I teraz w 18 i później w 2018 roku już przyszliśmy z tym dużym bagażem doświadczenia, prawda? Bo rządziliśmy w Radzie. No i teraz
teraz bardzo byśmy chcieli, aby rzeczywiście przyszli ludzie, z którymi moglibyśmy współpracować, chcielibyśmy współpracować, z którymi byśmy się porozumieli, którzy mieliby też doświadczenie albo chcieliby korzystać z naszego doświadczenia. Nie mówię tylko o naszym ugrupowaniu. Mówię, żeby to byli ludzie doświadczeni w każdym ugrupowaniu. Liczę, że tacy przyjdą. Mamy nietypową sytuację kompletnie prawną, dlatego że 7 mamy wybory. Jest nowa rada i zwykle stara rada absolutnie powinna skończyć pracę, ale tym razem mamy sytuację po 20 latach nietypową, przedłużenie kadencji do 30. Czyli do 30 będzie jeszcze stara rada, a zatem nowi radni od 7 do 30 mają okazję przyglądać się, jak pracuje rada, właściwie tak sobie uzmysłowić, a mamy od kogo teraz czerpać, bo jest zarząd, jest rada jeszcze, prawda, od tych starszych koleżanek i kolegów. Więc mamy nadzieję, że ten czas nam pozwoli dogadywać się ze wszystkimi nad tym, jak powiat ma pracować, jak powinniśmy na niego spojrzeć, jakie cele programowe będą, a może także i personalne, to jest oczywiste w demokracji. No właśnie, zakładając, że zostaniecie państwo ponownie wybrani, no to coś zmieni się w zarządzie, czy te zmiany nie są raczej planowane? Znaczy na dzień dzisiejszy, to można powiedzieć, nikt nie myśli o tym, o zmianach, zarząd jest dobry, jakby dało. Była taka możliwość, bym chciał kontynuować w tym składzie, który jest obecnie. No tak, no, co się wydarzy po 7, no tak naprawdę wszystko jest w rękach wyborców. Jak postrzegają naszą pracę? Mam nadzieję, że przeanalizują te 5 lat, bo jak to koledzy mówią, inwestycjami wyborów się nie wygrywa. Ale warto by było tak pomyśleć, jak wyglądały nasze ulice, nasza okolica 5 lat temu, 5,5 roku temu, a jak wygląda dzisiaj. Na pewno część mieszkańców jeszcze czeka na te drogi, ale z naszą tą ekipą, naszą tą drużyną silną szybciej będą wykonane te drogi, bo udowodniliśmy, że można zrobić w ciągu jednej kadencji 3 razy tyle dróg, niżeli w poprzednich. No poprzednicy mieli tą właśnie metodę, co pan mówi, wicestarosta, o tym właśnie, że robić dokumentację i obiecywać. No znamy te obietnice. No zazwyczaj większość, to nasza taka jest przywara, że Prawo i Sprawiedliwość, ten rząd nasz też spełnią obietnice, że my będziemy spełniać te obietnice. Pieniądze widać, że są do wzięcia, czy to z KPO, czy to z innych środków rządowych, są obiecane i my to potrafimy wykorzystać. Udowodniliśmy to, bo to pozyskanie 340 milionów złotych rządowych środków, to jest ogrom pieniędzy. No, poprzednie zarządy mogły czerpać też środki zewnętrzne z unijnych programów, no ale niestety czerpał tylko Białystok, no, czyli te wnioski były jakoś albo słabo składane, albo nie było lobbowanie. No, dzisiaj się mówi, że co niektórzy by chcieli wrócić do Rady Powiatu, do zarządów Powiatu Białostockiego, pomimo że już wcześniej byli, mówią, że są nową energią. Nie, to jest stara energia, tylko może podładowane te akumulatory zostały, ale szybko się wyczerpają, a my mamy taką po prostu, jesteśmy hybrydą, która cały czas idzie do przodu i nie zwalniamy tempa. Taki zapał, jaki był w zarządzie i we mnie pierwszego dnia, tak samo jest i dzisiaj i jutro będzie. No jednak ta przedsiębiorczość w człowieku gdzieś cały czas jest, jak we własnej firmie. No musisz dbać o tą złotówkę, oglądać ją i cały czas to robimy. Wczoraj podpisaliśmy kolejne umowy na inwestycje drogowe. Tempa nie zatrzymujemy. Dzisiaj kolejne umowy z gminą Juchnowiec o dofinansowaniu. Także cały czas działamy i chcemy działać. Wiem, że każdy w ławę taką, ławę starosty, to może każdy nosić, ale jednak bardzo bym sobie życzył, żeby starostą był nadal Jan Wosel-Perkowski, człowiek już z ogromnym doświadczeniem, człowiek, który przyszedł z biznesu i widać, jak wiele rzeczy z tego obszaru przeniósł. Bo to jest patrzenie na złotówkę, to jest wydawanie grosza publicznego, ale to jest takie naprawdę przyglądanie się tym wydatkom bardzo mocne, ale z dużą śmiałością, odwagą. Nie było tak, absolutnie nie było w historii tak odważnego starosty, tak śmiałego, tak dynamicznego. Więc to pytanie oczywiście do starosty, jak będzie proponował, jaki zarząd, jak jego rozmowy koalicyjne będą wyglądały. Mamy wielką zdolność koalicyjną, pokazaliśmy to, bo przecież z naszym Podlasiem znakomicie nam się współpracuje. Jutro już od połowy tamtej kadencji, ale przecież także z niezależnymi, ale także tam z pewnymi radnymi PSL-u i tak dalej. Więc to, o czym się mówi, trzeba mieć zdolność i my tym mamy zdolność koalicyjną. Mamy nadzieję zatem, że to będzie dosyć szeroki i zarząd, i szeroka koalicja znowu, czyli taka, która rządzi dosyć śmiało, łatwo, w tym sensie, że nie walczy o ten jeden głos każdego, prawda, i nie szantażuje jeden radny, prawda, jakąś tam swoją historią, prawda, czy jakimś postulatem, nie wiem, jednej drogi i bez tego to on już uwalił nam głosowanie nad budżetem i tak dalej. Tak było w tej kadencji. Mam nadzieję, że tak panu, zwłaszcza staroście, się uda to poukładać w przyszłej.
O tym, jak ten zarząd ostatecznie będzie wyglądał, no to zdecydują mieszkańcy. Gośćmi Radia Yard byli starosta białostocki Jan Perkowski oraz Roman Czepe, wicestarosta białostocki. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękujemy również. Dziękuję serdecznie. Prosto z powiatu białostockiego.